Przewodniczący, Wysoka Rado, no, skoro nie zostałem dopuszczony do głosu w momencie, kiedy była uchwalana uchwała dotycząca podatku od nieruchomości, chciałbym się w tym punkcie, ponieważ teraz mogę zabrać głos, wypowiedzieć jako były radny, no i już jako mieszkaniec gminy Dąbrowa Tarnowska. Ale za czym przejdę do meritum, to jednak chciałbym się odnieść w dalszym ciągu do tego tematu dotyczącego udzielania głosu. Ja chciałbym panu przewodniczącemu przypomnieć tylko, że artykuł 4 ust. 2 Konstytucji RP mówi o tym, że naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Zaznaczam bezpośrednio. Dalej cytując Konstytucję, to artykuł 61, a podobny artykuł do tego artykułu 61 Konstytucji jest też artykuł 11b ustawy o samorządzie gminnym, który mówi o jawności działania organów gminy i wstępie na sesję. I teraz należałoby się zastanowić, co to znaczy wstęp na sesję. Wstęp na sesję należy interpretować bardzo szeroko i myślę, że pan radca może to potwierdzić, że jest wiele wyroków w tym temacie sądów administracyjnych, które mówią, że traktowanie szeroko możliwości wstępu na sesję to nie tylko jest możliwość bycia obecnym na tej sesji. Oznacza to, że obywatel czy mieszkaniec ma prawo poza biernym obserwowaniem także zabrać głos i ma prawo zadawać pytania, etc. Nie będę się już odnosił do tego artykułu 16, który także nie określa jednoznacznie to, co pan przewodniczący mówił, że tylko w wolnych wnioskach można spośród publiczności osobom zabrać głosu, bo tam nie jest zapisane, tylko jest powiedziane, że udziela głosu. A pan może udzielić albo nie może, tylko nie wiem, czy ma pan jakieś uzasadnienie, żeby nie udzielić w danym punkcie, powiedzmy, tego głosu. Wiadomo jest, że chcąc zabrać głos czy zadawać pytania, powinno się uszanować ze strony tego chętnego do zabrania głosu pewne reguły i autonomię Rady. Ja myślę, że tym, że złożyłem swoją chęć zabrania głosu w punkcie dotyczącym podatków od nieruchomości, zachowałem autonomię Rady i zachowałem reguły, bo zgodnie z regulaminem było napisane, że po wcześniejszym zgłoszeniu zgłosiłem tą chęć. Więc nie wiem, dlaczego nie zostało mi udzielone głosu, ale to jest może już dalsza sprawa. Przechodzę w takim razie do meritum sprawy, czyli do podatków od nieruchomości, który dzisiaj Szanowna Rada uchwaliła. I tak jak mówię, występuję jako mieszkaniec i jako były radny. Uważam, że pomimo tego, że nie jestem już radnym, dzięki pomocy tej Rady, to nie oznacza, że wyborcy moi zwolnili mnie z obowiązku reprezentowania ich tutaj przed Państwem. Wysoka Rado, kolejny raz, jak pamiętam, byłem 6 lat prawie, bo chyba tak, w listopadzie to będzie 6 lat, byłem radnym. Kolejny raz uchwalana jest uchwała dotycząca podatków od nieruchomości i kolejny raz z rzędu nie ma w niej żadnych propozycji co do tego, aby udzielić przedsiębiorcom nowym, istniejącym na terenie Dąbrowy w podatkach od nieruchomości w momencie, kiedy zatrudniają nowych czy zwiększają zatrudnienie, powiedzmy, w swoim przedsiębiorstwie. Wydaje się, że nikt z radnych ani burmistrz jakby nie czytali statystyk, jakie znajdują się w Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej. A wystarczy wejść na jedną z podstawowych statystyk i będziemy wiedzieć, że w przeciągu ostatnich 5 lat bezrobocie w Dąbrowie wzrosło z 16% do 20%, gdzie krajowe bezrobocie jest rzędu 9,5 do 13%, a w Małopolsce to bezrobocie jest 7,5 do 11,5%. Czyli w sumie jesteśmy 35% większe bezrobocie mamy od kraju, a 45% od Małopolski. I moje pytanie jest w takim razie, co my jako gmina zrobiliśmy dla tych bezrobotnych, żeby zmniejszyć to bezrobocie albo żeby przeciwdziałać temu bezrobociu. Jeśli z tego, co mi się wydaje, to jeśli zrobiliśmy, to raczej niewiele.
W wielu przypadkach chwalimy się, że mamy piękne obiekty sportowe, kulturalne i chwała nam wszystkim, bo ja też w tym uczestniczyłem i też podnosiłem rękę za, głosując za tymi obiektami. Natomiast myślę, że możemy się obudzić niedługo z ręką w nocniku, jak się okaże, że nie będzie miał kto z tych obiektów korzystać, albo nie będzie kogo stać na to korzystanie z tych obiektów. Bo większość młodzieży, która jest dzisiaj bezrobotna, po prostu wyjedzie z miasta albo do innych miast, albo za granicę. Dlatego też uważam, że jednym ze sposobów, powiedzmy, przeciwdziałania bezrobociu powinna być właśnie ta uchwała dotycząca podatku od nieruchomości, która powinna uwzględniać pewne ulgi dla przedsiębiorców. Znalazły się oczywiście w tej uchwale propozycje znikome, bo znikome, wykorzystujące jakby rozporządzenie Komisji Europejskiej, zwłaszcza artykuł 87 i 88, mówiący o publicznej pomocy de minimis, bo zaproponowano w tej uchwale ulgi dla krawców, szklarzy i zegarmistrzów, ale wydaje się, że to jest wszystko kropla w morzu, prawda, dla potrzeb, jakie się znajdują. Dlatego uważam i myślę, że też inne osoby, nie tylko ja w gminie, ale uważają, że powinno się znaleźć w tej uchwale co najmniej trzy grupy przedsiębiorców, którym powinno się udzielić pewnych ulg w podatkach od nieruchomości w momencie zatrudniania bezrobotnych. Do takich należałoby zaliczyć przedsiębiorców, którzy by zakupywali, wieczysto użytkowali, nabywali użytkowanie obiekty lub budowali nowe obiekty przy jednoczesnym zatrudnieniu tych bezrobotnych. Oczywiście okres tego zwolnienia uzależniony byłby od ilości osób zatrudnionych i od czasu tego zatrudnienia. Druga grupa na pewno to są zatrudnienie dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają i zwiększają zatrudnienie. Czyli przedsiębiorcy podejmujący działalność na terenie gminy, czy przedsiębiorcy już prowadzący działalność i zwiększający zatrudnienie, lub osoby bezrobotne, które by zechciały prowadzić działalność i utrzymać tą działalność, czyli w pewien sposób też zmniejszałyby bezrobocie. No i trzecia grupa, którą uważam, że powinno się wziąć pod uwagę, to przedsiębiorców, którzy szkolą uczniów. Bo jak wiemy, w dzisiejszych czasach w Dąbrowie znaleźć miejsce do nauki zawodu jest bardzo trudno. Więc gdyby była pomoc ze strony gminy w uldze od podatku nieruchomości, może większość przedsiębiorców by się decydowała na przyjęcie tych uczniów. Myślę, że argumenty przeciwstawne tym moim propozycjom, że będą zmniejszone wpływy do budżetu, jest argument przeciwstawny, że trzeba patrzeć, że przy zwiększonym zatrudnieniu zwiększają się obroty przedsiębiorców, a tym samym zwiększają się podatki zapłacone i podatki zapłacone od osób zatrudnionych. Także wpływy z udziału gminy w podatkach dochodowych i w podatkach od osób fizycznych, od osób prawnych też by się zwiększyły do gminy. I myślę, że te wpływy, jeśli by nie były większe, to na pewno by były porównywalne z udzielonymi ulgami. A dzięki temu my byśmy mieli w pewien sposób problem bezrobocia przynajmniej po części załatwiony, bo na pewno nie uda się go całkowicie załatwić. Dlatego też, Wysoka Rado, w najbliższym czasie złożymy na ręce Przewodniczącego Rady konkretny projekt uchwały w sprawie programu ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Załącznikiem do tej uchwały będzie szczegółowy program pomocy publicznej w ramach zasady de minimis. Program ten określi szczegółowe warunki udzielenia na podstawie artykułu 7 ust. 3 ustawy o podatkach lokalnych i rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie stosowania tego artykułu, którego powiedziałem, 87-88 traktatu de minimis. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś pytania? Pan burmistrz, proszę bardzo. Ja nie mam pytań, panie przewodniczący, Wysoka Rado, natomiast na gorąco trochę chciałbym tutaj do tego problemu, o którym mówił pan Andrzej Kuszko. Nie jest prawdą, że w naszej gminie nie ma regulacji prawnych dotyczących przyznawania pomocy w postaci zwolnień od podatku nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.
Wysoka Rada 2 lipca 2010 roku podjęła taką uchwałę. Uchwała została podana do publicznej wiadomości, jest dostępna w internecie i chcę przypomnieć, że tam są właśnie takie zapisy. Ustala się warunki udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców działających na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska, do których ma zastosowanie rozporządzenie Rady Ministrów z 5 sierpnia 2008 w sprawie warunków udzielania zwolnień w podatku od nieruchomości oraz środków transportu. I jest napisane tak, zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty podejmujące nową inwestycję lub tworzące nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie gminy z tytułu poniesienia kosztów na tę inwestycję i z tytułu poniesienia kosztów na utworzenie miejsc pracy. Są tu warunki podane, że jednym z warunków jest utrzymanie inwestycji przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych przedsiębiorstw przez 3 lata. Złożenie tutaj są załączniki, odpowiednich deklaracji, ile w związku z tym powstanie miejsc pracy, że jest zobowiązanie, żeby nie przez 3 lub 5 lat utrzymywany ten stan nie niższy. Proszę Państwa, nie mówmy, że czegoś takiego Rada nie ma, że Rada nic nie zrobiła w tej sprawie. Ile pamiętam, w 2010 roku Pan był radnym również tutaj tejże Rady. Ja rozumiem, że można zapomnieć sobie uchwałę z 2010 roku, ale ja po prostu przypominam, że jest taki dokument, można z niego korzystać, tym, że są pewne obostrzenia. Tutaj nie ma tak, że każdy, kto napisze, otrzyma zwolnienie, bo gmina z drugiej strony musi dbać o poziom dochodów i nie może zwalniać totalnie wszystkich, bo straci na subwencji ogólnej w tym przypadku. Natomiast jeżeli ktoś chce poważnie zainwestować i tworzyć miejsca pracy i przyjąć na siebie te obostrzenia, to mógł to zrobić na lata 2010-2013. Czyli jeszcze na przyszły rok ta uchwała ma moc prawną, można z takich zwolnień korzystać. I to chciałbym powiedzieć. Oprócz tego podjęte zostały przeze mnie starania, aby na obszarze, który jest w planie zarządzania przestrzennego w Morzu i przewidziane pod strefę gospodarczą, żeby powstała podstrefa specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie. I mam informację sprzed kilkunastu dni, że są bardzo duże szanse, że właśnie ten obszar uzyska status podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej. Chcieli się tylko upewnić, czy po prostu faktycznie budujemy kanalizację, a więc rozpoczęliśmy Morzyknę Żabieńską, podałem termin zakończenia listopad 2013 i poinformowano nas, że te wyjaśnienia są wystarczające. Jeśli są wystarczające, to liczę, że na przełomie roku przyjdzie od ministra gospodarki decyzja, że obszar włączono jako podstrefę Krakowskiego Parku Technologicznego. Proszę Państwa, czyli inwestor, który chce inwestować, to będzie jeszcze zwolniony z podatku dochodowego, który jest chyba większym obciążeniem niż podatek od nieruchomości. Od nas dostanie zwolnienia podatku od nieruchomości, a fiskus nie będzie pobierał od niego podatku dochodowego, bo jest status specjalnej strefy ekonomicznej. Jest to dla nas bardzo ważne. I proszę nie mówić, że nic w tej sprawie się nie zrobiło. To też można cytować. To jak to się stało, że w Polsce bezrobocie z 9,5 wzrosło do ponad 13? To wszyscy już nic nie robili. Nikt nie było nigdy takich wniosków konstruktywnych, jak Pan je tu dzisiaj zgłasza. Nie jest to tak. Trzeba spojrzeć na sytuację makro. Oczywiście mamy również pecha, bo będziemy mieć status specjalnej strefy ekonomicznej i w Europie jest kryzys. Każdy potencjalny inwestor zastanawia się, jak głęboki będzie ten kryzys, jak długo będzie trwał, czy w tym momencie to jest odpowiednia pora, żeby nabywał grunty, inwestował, czy będzie musiał trochę poczekać. Z wieloma się na ten temat rozmawia i pewnie różne decyzje każdy z nich podejmuje. To jest fakt. Faktem jest, że my tam poza 2 hektarami nie mamy swoich gruntów. To są grunty prywatne, które należałoby musi inwestor nabyć. Plus grunty gminy Żabno, około 16 hektarów.
które można nabyć, wydzierżawić również od samorządu gminy Żabów. Więc działania długofalowe, strategiczne są, ale chcę panu powiedzieć i państwu, że również na strefie ekonomicznej w Mielcu są puste lokale i puste tereny też do wzięcia, pięknie uzbrojone. Nie ma klimatu do inwestowania, to zwłaszcza dużych inwestorów obecnie. To fakt. Wcześniej nie mogliśmy tego zrobić, bo nie mieliśmy po prostu takich zapisów w planie. A więc to jest. Bo oczywiście, jeśli pan i klub radnych zgłosi inną uchwałę, będzie analiza. Na komisjach będziemy dyskutować, czy jest sens powtarzać te zapisy, a być może trzeba pójść głębiej z jeszcze jakimś dodatkowym katalogiem ulg, przywilejów i tak dalej. Ale proszę nie używać, że nic ta rada nie zrobiła, nic w niej nie zrobiono i tak dalej. Jest to kategorycznie niezgodne z prawem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś pytania? Pan wiceburmistrz, proszę bardzo. Panie przewodniczący, ponieważ w tej chwili jesteśmy we wolnych wnioskach, w związku z czym nie chciałbym wystąpić jako zastępca burmistrza, tylko wystąpię jako osoba fizyczna, obywatel. I powiem szczerze, już po raz drugi doszła mnie taka informacja, w której pan radny Buźko stwierdził, że to rada miasta Dąbrowy Tarnowskiej odwołała jakiś jeszcze z nieznajomych w ogóle powodów pana radnego. Panie radny, proszę wziąć ustawę, jak pan tak pięknie w tej chwili interpretuje przepisy, czyta, i wziąć je po prostu przeanalizować. Ja tylko przypomnę kilka rzeczy. Tam w ustawie o samorządzie gminnym jest pewien zapis, który mówi wyraźnie o tym, że radny w ciągu 3 miesięcy ma złożyć oświadczenie, że nie prowadzi na majątku gminy działalności gospodarczej. Nie złożył pan takiego oświadczenia, chociaż pan prowadzi. Wyroki sądu to potwierdziły. Zaczyna pan wmawiać wszem i wobec w tej chwili, że został pan skrzywdzony przez nie wiadomo kogo. Ale ja tak to odbieram jako obywatel. Mam prawo to odebrać, w związku z czym od razu mówię, to nie tędy droga. Trzeba się było uderzyć w piersi i trzeba było powiedzieć, że po prostu no, stało się i to prawo zostało po prostu naruszone. Sąd, Wojewódzki Sąd Administracyjny to potwierdził i Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził. Nie stworzyły te sądy dodatkowego bytu prawnego, tylko po prostu zinterpretowały obowiązujące prawo. Tak się stało i w związku z czym, jeżeli pan jeszcze będzie mówił jako obywatel na sesji, czy gdziekolwiek indziej, będę o tym też mówił, bo po prostu nie wolno dopuścić do tego typu po prostu przekłamań. Nawet pasowałoby ostrzej powiedzieć, ale powiem tylko na razie dzisiaj, tylko przekłamań. Dziękuję bardzo. Proszę pan Buźko jeszcze. Panie mieszkańcu i obywatelu Minorczyk, chciałbym ustosunkować się do pana wypowiedzi. Ja nie czuję się urażony, że zostałem odwołany jak z członka rady. Ja rozumiem ten przepis, aż nadto tę niejasność tego przepisu. Tylko chciałem powiedzieć, że przez pierwsze 4 lata, wracając do tematu, byłem radnym i nikomu to nie przeszkadzało, że działam na majątku gminy. A z drugiej strony, jak pan wie, to ten przepis, na podstawie którego zostałem odwołany, jest typowo przepisem antykorupcyjnym. Czy rada pokazała chociaż jeden punkt w momencie taki, który by wskazywał, że wykorzystałem mandat radnego dla swojej działalności? Proszę mi ten punkt wskazać i wtedy będę się uderzał w pierś 2 rękoma. Dziękuję.